Witam wszystkich. Głównym dzisiejszym tematem są bataty, czyli słodki ziemniak. Już trochę o uprawie. Bataty obecnie można uprawiać w Polsce. Dawniej było to niemożliwe ze względu na klimat, jaki panował u nas w Polsce. Teraz egzotyki można hodować, warzywa, owoce, takie jak bataty, arbuzy, melony i inne tego typu. Z batatów, czyli jak to jest słodki ziemniak, można robić różne fajne rzeczy, chociażby frytki, sałatki, czy do obiadu, jako ziemniak. W zeszłym roku posadziłem jednego batata, z którego wyrosło mi aż 5 takich fajnych bulw. Oczywiście 3 były większe, 2 malutkie. Ale mimo wszystko z jednego takiego jest możliwa uprawa. Tu dokupiłem w tym roku 6 sztuk. Za chwilę będziemy je rozmnażać, żeby pozyskać nowe sadzonki na ten okres. Tu mam 3 sztuki z zeszłego roku wyhodowane. Rzuciłem do wody. Wypuszczają korzonki, listki. To jest najmniejszy egzemplarz z tych 3. Tu jest największy. Zobaczcie, jakie piękne korzenia wypuścił. Same korzenia. A tutaj ma liście. To jest największy. I z tych listków otrzymamy nowe sadzonki. Tu pojawiają się małe korzonki. Wystarczy to później oderwać, wsadzić do wody wcześniej, albo na przykład od razu do ziemi i będziemy mieć nowe sadzonki batatów. To jest jedna metoda pozyskiwania nowych sadzonek. Z tych wszystkich po prostu, co tu widzimy, odrywamy, jak będą korzonki, i sadzamy do ziemi, do gruntu lub do dużych doniczek, co najmniej 10-litrowych. Tu jest 3. sadzonka, niezbyt wielka jakaś, ale proszę zobaczyć, ile korzeni i listków pełno. Tak jak wspomniałem wcześniej, z takiej właśnie sadzonki będzie jeden batacik. Znaczy nie urośnie jeden batacik, tylko po prostu jedna będzie sadzonka. I z takiego batata zobaczcie, ile tu jest sadzonek. No przynajmniej jest 5. I później jak oberwiemy wszystkie te nowe przyrosty, to tą, że tak powiem, matkę batata z korzeniem wsadzamy do ziemi i dodatkowo będzie kolejny krzak batata. Także na 2 sposoby można. Czyli po prostu bierzemy to, wkładamy na przykład w tej chwili do wody, żeby wypuścił korzonki, jakieś listki, i później wsadzamy do gruntu lub do dużych donic. Jak każdy ziemniak lubi słońce i temperaturę. I oczywiście jakieś nawożenie, czyli obornik, kompost. Ja w tym roku bataty będę sadził na 3 sposoby. Będzie i w gruncie, i w donicach, i w terenie odsłoniętym, i nieodsłoniętym. Także zobaczycie sobie na przyszłych filmach, które będą za jakiś czas. Przygotowałem tutaj kilka słoików z wodą, żeby po prostu powrzucać bataciki, żeby nam po prostu wypuściły nowe korzoneczki. O, wkładamy jednego, drugiego, obojętnie tam, żeby woda była do połówki przynajmniej, bo tu trochę za dużo nalałem, no to rzucimy do tego. Trzeba będzie ująć, tak żeby była połówka, może być większa połówka, żeby on był po prostu zanurzony do przynajmniej jednej, drugiej słoika. I później czekam na efekt, kiedy wypuści po kilku tygodniach korzonki i listki. I później możemy wsadzać bezpośrednio do gruntu lub po prostu
z tych właśnie łodyg pozyskujemy nowe sadzonki batatów. Polecam wszystkim uprawę batatów, bo to fajna zabawa i jeszcze przy okazji może fajnie sobie przyrządzić fajny posiłek z ziemniaczków egzotycznych. W Polsce, tak jak wspomniałem wcześniej, dawniej było to niemożliwe. W dzisiejszych czasach czemu nie? Jeśli ktoś no chce, to może się zabawić w hodowlę, uprawę batatów, słodkich ziemniaczków. Ja z tej strony dziękuję za uwagę i zapraszam na następnych filmików. Trzymajcie się, do usłyszenia. Wielka hejka i byle do wiosny. A wiosna już tuż, tuż. Pod filmem będzie mój link do moich zbiorów z października ubiegłego roku, czyli te moje pierwsze bataty. Więc zapraszam do wspomnień. Dzięki.